Radio Praga wybija rytm. Dzień dobry, tu Radio Praga. Praska Ferajna w naszej cotygodniowej audycji. Dzisiejsza audycja będzie poświęcona jubileuszowi bardzo ważnej dla prawego brzegu instytucji, bardzo ważnej dla kultury nie tylko wszystkich dzielnic prawobrzeżnych, ale przede wszystkim Zacisza. Naszym gościem będzie pani dyrektor Domu Kultury Zacisze, pani Bożenna Dydek, ale zanim z nią porozmawiamy o jubileuszu i o tym, co Dom Kultury Praga robi, to odrobinę praskiej muzyki, zespół Yerba Mater i utwór Raga Praga.
jeszcze w tle słychać odrobinę ragi z Pragi, ale już jesteśmy na antenie Praska Ferajna, Jarek Spacerolog Praski, a naszym gościem jest pani dyrektor Domu Kultury Zacisze, pani Bożenna Dydek. Witamy. Dzień dobry, może dobry wieczór nawet już widzę. Jak kiedyś pewien kabaret radiowy mówił, rozpoczynając swoje audycje, dzień dobry, dobry wieczór, w końcu nie wiadomo, o której to puszczą. Ale teraz puszczamy na żywo. Audycje Praskiej Ferajny prawie wszystkie są na żywo. Prawie nigdy nie dajemy audycji z puszki. Cieszę się, że mogę być właśnie w tymże radio. Pierwszy raz jestem. Cieszę się i mam nadzieję, że nie ostatni. Będziemy się widywać częściej. Tu muszę powiedzieć, że mam ogromny sentyment do Zacisza. Mieszkałem tam 10 lat i to dosyć niedaleko Domu Kultury. Natomiast okazja teraz jest naprawdę wyjątkowa, bo jest wyjątkowo okrągła rocznica powstania Domu Kultury. Otóż Dom Kultury obchodzi swoje ho, 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 proszę państwa, półwiecze. Przecież... Złote gody. Tak. Przecież Zacisze zostało włączone do Warszawy dopiero w 1950 roku. Ale Domu Kultury takiego z prawdziwego zdarzenia przez dłuższy czas nie miało i ten dom powstał dopiero lat 50 temu, czyli w roku 1967. Właśnie. Jak to było? Czy mogłaby pani coś powiedzieć na temat początków Domu Kultury, zanim powstał ten budynek, który dobrze znamy? Wszyscy, którzy jadą ulicą Radzymińską, doskonale go kojarzą. No, Dom Kultury Zacisze, tak jak mowa o latach, to w zeszłym roku dzielnica Targówek obchodziła stulecie przyłączenia do Warszawy. Ja śmiałam, że my połowa tego... Targówek. Tak, Targówek, a my połowa, czyli 50 lat jesteśmy już na, w naszej dzielnicy, tak? Tutaj na tej stronie Warszawy. To jak to było, to od samego początku właśnie, to jest bardzo dobre, kiedy dom jest przeznaczony od razu, nie jest przygotowywany, ale jest od samego początku był przeznaczony na Dom Kultury Zacisze. No ale kultura była wcześniej obecna, chociażby Straż Pożarna, która tam robiła projekcje właśnie, kinowe, kino Pelikan. Tak jest. Ja myślę, że o tym by pięknie opowiedział. To jest też takie dosyć ciekawe, że to mieszkańcy, to ich inicjatywa, to nie było generalnie, tak się uważa, to lata 67 rok. Głęboka komuna, tak? I w tym momencie nie. Właśnie aktywność mieszkańców Zacisza zawsze była bardzo taka, byli zaangażowani w to, co w to swoje miejsce, miejsce zamieszkania. No, musimy o jednej rzeczy powiedzieć. Zacisze to jest osiedle domków jednorodzinnych. Tam nie ma prawie ludzi, którzy sobie po prostu mieszkają, bo ich tam skierowano. Tam trzeba było własnymi pieniędzmi wyrazić chęć zamieszkania. Oczywiście w okresie międzywojennym i jeszcze przed I wojną światową to były po prostu najtańsze grunty w okolicach Warszawy. Tak przynajmniej założyciel Zacisza, pan Jurski, reklamował. Ale naprawdę to byli ludzie, którzy tam Jurskiego. Chcieli mieszkać. Którzy chcieli tam mieszkać, a nie dlatego, że dostali przydział z Urzędu Miasta. Tak, i to jest teraz to drugie pokolenie, a nawet trzecie, bo to trudno mówić o drugim, tak, które, i bardzo jest to dobre, że wracają, na chwilę odeszli od Zacisza, ale wracają ich dzieci i wnuki. I właśnie w tymże 1967 roku, a decyzja oczywiście zapadła chyba około 3 lat wcześniej, takim głównym pomysłodawcą i takim inicjatorem zresztą też i tej Straży Pożarnej powołania, która też świętowała swoje lecie, był pan Józef Szewczyk. Znamienity mieszkaniec Zacisza, z którego inicjatywy powstawało właśnie tyle pięknych działań, ale też i budowli, no bo i Straż Pożarna, i Dom Kultury, i szkoła. Także to jest bardzo człowiek, który się wpisał tutaj w historię. Zresztą jego syn kultywuje tę historię i stara się przypomnieć tę historię. Zresztą działa tutaj na warszawskiej Pradze, tak? To już nawet jest... kiedyś był radnym, króciutko. Tak, tak, tak. I no, też odrębna historia, dlaczego złożył mandat radnego, po prostu z pewnych względów jednak stwierdził, że nie chce. Tak, ale fundację prowadzi, która jednak wiele działań dla ludzi tychże biednych i dzieci robią. Wracając do Zacisza, także to jest charakterystyczne, że Zaciszanie zawsze są dumni, że są Zaciszanami.
nigdy nie powiedzą, że są, nie powiedzą skąd, że jestem tylko z Warszawy. Nie, jestem z Zacisza. I to myślę, że dla nas jest bardzo istotne. Dlatego zaczęliśmy też, oddany budynek był pod koniec września 67 roku. My zaczynamy świętować z pierwszymi dniami października, ale tak naprawdę zaczęliśmy już przygotowywać się wcześniej, bo zmieniliśmy też swój taki, my mówimy, że świętujemy, ale wchodzimy w nowe 50-lecie. Przecież to jest nowy etap. I dlatego zmieniliśmy troszeczkę swój wygląd, zmieniliśmy swoje, w sensie logo. Zaprojektował nam to logo pan Andrzej Pongowski, wyśmienity grafik. Tak, znam osobiście. Kiedyś zdarzyło mi się pracować w tym budynku, w którym on miał swoje biuro, więc często spotykaliśmy się czy na obiedzie, czy w windzie i zawsze się miło rozmawiało na różne tematy. Tak, człowiek bardzo otwarty. Otwarty też właśnie na działania dzieci i młodzieży. I co najważniejsze, chyba najbardziej znany plakacista współczesnych czasów w Polsce. Oczywiście. I który też myślę, że trochę zawalczył właśnie, żeby te plakaty znowu wracały, przynajmniej filmów polskich, żeby jednak nie był to tylko zdjęcie artysty, ale żeby to był plakat, autentycznie plakat, żeby to, co jest dotowane przez państwo, żeby było też dotowany plakat. Pan Andrzej Pongowski był u nas jest wiele lat jurorem w konkursie, ponieważ robimy taki konkurs na plakat filmowy dla młodzieży ogólnopolski. On ma też i za granicą zasięg dla szkół polskich i pan Andrzej Pongowski w tymże konkursie brał udział. I to chyba z sympatii, bo nie z innego powodu zdecydował się nam przygotować nowe logo radosne, bo mówi, że tak postrzega naszą placówkę pełną radości od dzieci po seniorów, albo odwrotnie. Najpierw są rano seniorzy, a po południu dzieci i młodzież. Więc bardzo się cieszę, że jesteśmy jakby na nowym etapie, w nowym kolorze, bo w takich pomarańczowo-zielonych barwach. Czym ruszamy? Bo pewnie pan by się zapytał. Tak, na pewno o to zapytam, ale jeszcze chwileczkę o historię chciałem zapytać. Mm-hmm. Budynek Domu Kultury jest bardzo ładny, imponujący. Kiedy powstał? Praktycznie został oddany. On 3 lata wcześniej zaczął budowany. Tak, on w 67 roku został oddany. On powstał przez te 3 lata wcześniej. Praktycznie 64. Muszę panu powiedzieć, że to ciekawa historia, ponieważ ja też już jestem, chciałam śmieję, historią, tak? 20 lat kieruję Domem Kultury Zacisze i te wszystkie, śmieję się, że tam może remonty nicuję, bo to tak można nazwać, bo on nie zmienia swojej funkcji, tak? Więc kolorujemy go i staje się funkcjonalny i nowoczesny, ale zawsze pozostaje tym samym budynkiem i tym samym Zaciszem. I kiedy teraz przeglądamy zdjęcia, bo jesteśmy, archiwum nasze jest przede wszystkim, kiedy zaczęłam pracę, to też i kroniki bardzo powstały, bardzo solidne też. I no, też epoka zdjęć już nastąpiła bardzo poważna, ale też od 2008 internetowe mamy bardzo kronikę na naszej stronie, ale też digitalizujemy te kroniki papierowe. I kiedy tak dokładnie zaczęliśmy się przyglądać, bo to taka pora, żeby się przyjrzeć, co zamieścić w tej kronice, tak, tej już internetowej, to okazało się, muszę powiedzieć, mi się wydawało, że ja już się przyglądałam, bo wreszcie świętowaliśmy 10 lat temu, 40-lecie. I tak się zdziwiłam, ponieważ okazało się na przykład, że w sali teatralnej, tam gdzie, zresztą otwarcie, takie piękne jest zdjęcie, były okna od strony tejże górki tak zwanej. I to było takie nasze zdziwienie, że tego nigdy nie widzieliśmy, bo te zdjęcia są małe, ich trudno za bardzo powiększyć, bo są taką, mają a nie inną rozdzielczość, ale są jednak historycznymi. Czyli te przemiany, te zmiany niewielkie, ale następowały. Ale chyba jesteśmy cały czas tacy sami. Z jednej strony bolejemy troszkę nad tym, bo liczyliśmy na powiększenie naszej, albo może powiedzmy nie my, a nasi mieszkańcy liczyli, że będą mogli częściej i więcej korzystać, a sala jest nasza widowiskowa tylko na 150 osób i nie da się więcej na siedząco, ale dajemy sobie radę. Dobrze, w takim razie po tym wstępie wypadałoby troszeczkę muzyki puścić, ale pomysł jest taki, że trzeba puścić muzykę w jakiś sposób związaną z Domem Kultury Zacisze. I tutaj musimy zrobić małą dygresję. Przez dobrych
kilkanaście chyba lat w Domu Kultury Zacisze, jeszcze za poprzedniej dyrekcji, kiedy dyrektorem był Tadeusz Konador, którego tu serdecznie pozdrawiamy, siedzibą bardzo znanego zespołu wykonującego folklor ukraiński, zespołu Werchowyna, był właśnie Dom Kultury Zacisze. Tu musimy sobie powiedzieć, że teraz ukraiński słyszymy prawie na każdym przystanku autobusowym, w każdym autobusie, ale to były zupełnie inne czasy i zespół Werchowyna, kiedy powstawał na początku lat 90., niedawno obchodził swoje 25-lecie, to ten zespół, złożony wyłącznie z Polaków, zafascynowanych po prostu folklorem bojkowskim, łemkowskim, folklorem huculskim, powstawał jako krąg po prostu studentów lubiących chodzić po Bieszczadach i lubiących wygrzebywać różne zapomniane melodie, bo przecież ci rdzenni mieszkańcy tych rejonów zostali w czasie akcji Wisła w 1947 roku wygnani gdzieś pod Olsztyn, pod Szczecin, pod Wrocław. Oni wygrzebywali te pieśni, śpiewali je sobie najpierw przy ogniskach, a potem stworzyli w Domu Kultury Zacisze fenomenalny zespół Werchowyna, który niestety ostatnio już rzadko koncertuje, to znaczy głównie na własne jubileusze robi koncert, ale za każdym razem jest to niesamowite przeżycie. Ostatni koncert na 25-lecie tego zespołu był tak duży, że Dom Kultury Zacisze nie był w stanie go zmieścić w całości, więc trzeba było wynająć cały ogromny kinoelektronik na to. I tego zespołu jeden utwór właśnie teraz puścimy, bardzo śmieszny dla tych, którzy ukraińskiego nie znają, bo to nawet nie jest ukraiński, tylko to jest łemkowski, to jest taka gwara bardzo zachodniej Ukrainy, tych, którzy mieszkali w Beskidzie Nińskim, obecnym przecież cały czas będącym w Polsce. Więc to jest o parobku z Kapuszan, który narzeka, że mu młoda żona nie pasuje, bo ma ciągłe jakieś żądania, a to potrzebuje koralików, a to jakiś pończoszek nowych i tak dalej. I cały czas mu ta młoda żona przeszkadza. Ja parobok z Kapuszan.
To był zespół Werchowyna, który kiedyś miał swoją siedzibę w Domu Kultury Zacisze. A my rozmawiamy z panią dyrektor Domu Kultury Zacisze, Bożenną Dydek, o jubileuszu 50-leciu Domu Kultury, obchodzonym właśnie w tym miesiącu. Praktycznie będziemy obchodzili do końca roku. Tak, właśnie. Październik, listopad i grudzień. Jak góralskie, czyli łemkowskie wesele. No, muszę powiedzieć, w grudniu właśnie będzie w klimatach góralskich, ponieważ będzie pani Ania Madeja, z którą praktycznie ona wprowadziła do nas malowanie na szkle jako zajęcia. My mamy te zajęcia, które powtarza, pojawiają się w różnych, na różnych warsztatach sobotnich, czy załóżmy świątecznych, ponieważ Dom Kultury Zacisze wyjeżdża na różne plenery, między innymi Pieniny żeśmy spenetrowali. I tam właśnie góralka, malarka na szkle Anna Madeja, która u nas miała wystawy, bo zaprosiliśmy, tam prowadziła warsztaty. W tym momencie my prowadzimy, teraz już potrafimy też nauczyć malowania na szkle i będzie w grudniu, pierwszą niedzielę grudnia będzie u nas, no i będzie kapela góralska. Ale wracając do Werchowyny, to niespodzianka. Dobrze, ale to zanim wrócimy ze Szczewnicy. Pani jest też, nie dodałam pewnie Pieniny, powiedziałam, Ania Madeja jest ze Szczewnicy. To jej mąż Józef, rzeźbiarz, wyrzeźbił tego górala. Jak się wjeżdża do Szczewnicy na Dunajec, przecież jest góral. Notabene spłonął, piorun strzelił. I kiedy strzelił parę lat temu, to pan Józef po kolejny raz rzeźbił, byliśmy świadkami końcówki. Niesamowite wrażenie, kiedy ta lipowa rzeźba górala leżała jeszcze na podwórku i była rzeźbiona. No to jak stamtąd, to rzeczywiście szykuje się ostra impreza, czyli picie w Szczawnicy. Natomiast taką uwagę chciałem tylko powiedzieć, że Warszawa zawsze miała z Podhalem i Tatrami dużo lepsze stosunki niż Kraków, a szczególnie na warszawski Prawy Brzeg, który z góralami się dogadywał i bardzo dużo ludzi, artystów plastyków, którzy są na przykład po szkole Kenara w Zakopanem, osiadło na warszawskiej Pradze i tam tworzy. Ja zresztą z Tatry w ogóle dla Polaków odkrył nie Krakus, który miał przecież tam niby teoretycznie blisko, ale właśnie warszawiak dr Tytus Chałubiński z Mokotowski. No dobrze, ale wracajmy do Werchowyny, której utwór przed chwilą słyszeliśmy. Tak, ponieważ w naszym takim zamyśle programów obchodów naszych Złotych Godów jest zapraszanie artystów, którzy mieszkają na Zaciszu, przy wsparciu naszych, którzy się u nas uczą, dzieci, młodzieży i dorosłych, i artystów, którzy u nas kiedyś, czy osób, które swoją pasję odnalazły, chociażby w muzyce, tak jak Werchowyna, i Tadziu Konador, który był wtedy dyrektorem Domu Kultury Zacisze, zapraszanie właśnie na takie u nas świętowanie. I Werchowyna, która, tak jak pan powiedział, rzadko koncertuje, ale jak żeby mogli, powiedzieli, że jaki tytuł koncertu? No, po 20 latach na Zaciszu, ponieważ 20 lat nie byli na Zaciszu, nie występowali. A ja pamiętam ten ich ostatni koncert plenerowy, byłem na nim. Na Zaciszu. Przy Domu Kultury. Później też kontynuowali. On będzie 18 listopada, w niedzielę. Proszę tam wyglądać, będą występowali u nas właśnie o godzinie 18, czyli łatwa data, 18 listopada, o godzinie 18. Zresztą Tadeusz Konador później, kiedy już nie był dyrektorem, ja po roku jego, kiedy on odszedł, zostałam dyrektorem, to zapraszałam go na tak zwany, bo on prowadzi studio piosenki przecież, tak? Tadzia zapraszałam z Jeszcze Nieznani, tak nazwaliśmy cykl koncertów. I właśnie prezentowali się również w niedzielę młodzi, nie tylko młodzi. On jest wybitnych artystów również aranżerem, nauczycielem, powiedzmy, tak? O, nawet kory. Tak jest. Więc u nas bywali raz na jakiś czas, w niedzielę właśnie Jeszcze Nieznani. Także 18 listopada w niedzielę o godzinie, w sobotę, bardzo przepraszam, w sobotę o godzinie 18, pomyliłam. Tak. Sobotę. Tak czy owak, proszę sobie tutaj zaznaczać w kalendarzu, kiedy to będzie. Tak jest. I koniecznie zaglądać. Uderzać na Zacisze. Bardzo łatwo dojechać, czy z Placu Bankowego, czy z Placu Zamkowego.
więc bardzo, bardzo ciekawie. No dobrze, ale przecież Werchowina to już przeszłość Domu Kultury Zacisze. A co z teraźniejszością i czego możemy się spodziewać na obchodach? No, na obchodach, chociażby w najbliższą sobotę zapraszamy na, młodzi nazywali to domówką, chociaż to ma być atmosfera i prowadzący pan Andrzej Pałasz, to legenda radiowa, tak, muzyki, z wyśmienitym głosem i doświadczeniem, dlatego wybraliśmy jego. Zresztą bardzo z nami też związany, bo wszystkie turnieje nasze Bugi kiedyś prowadził. Jest u nas klub tańca Bugi Ługi. I pan Andrzej Pałasz, i to jest domówka. To jeszcze panią odpytam. O, to jak dam radę. Pan, i domówka, ponieważ jest skierowane do młodych, ale w atmosferze tamtych czasów, żeśmy sobie wspominali, jak to było, czy to wtedy się mówiło prywatki, czy dyskoteki później przecież, więc o, jest to domówka. Dyskoteka była publiczna, a w tak, domu to była domówka. Prywatka, była impreza, ale też był melanż. Teraz się nazywa domówką i także zapraszamy wszystkich, wszystkie pokolenia praktycznie, oczywiście dorosłe, ponieważ jest to wieczorem od godziny 19 do 23. Naprawdę będzie każdy słodki poczęstunek otrzyma, bardzo śmieszny, jest już na naszej stronie, jest to muffinka z płytą, to by pana cię zaciekawiło, z płytą taką winylową na główce z naszym nowym logo 50-lecia. Będzie iluminacja świetlna na budynku. Jak ktoś nie bardzo zechce tańczyć, no to może przyjść chociaż obejrzeć tęże iluminację. Ale w sobotę również i w niedzielę, to jest ważne, w niedzielę jest, otwieramy, bo coś dla dorosłych, coś dla dzieci. Mówimy o najbliższej sobocie. Najbliższej sobocie, tak, i najbliższej niedzieli. Najbliższą niedzielę, praktycznie to już w sobotę się zacznie, ale otworzymy drzwi po południu, bo artystka Majka Kiesner będzie już malowała od rana. Ale od godziny praktycznie 14 będzie można obejrzeć, co ona maluje. Jest to artystka, absolwentka ASP, zresztą u nas prowadzi zajęcia, bardzo się z tego cieszymy. Jest doktorem nauk artystycznych. I Majka Kiesner, ona namalowała, jest to osoba, która maluje, będzie to mural. Nie ruszyliśmy, nie daliśmy radę, powiem finansowo, żeby zrobić mural na Domu Kultury. Zdecydowaliśmy się na taki mural wewnątrz, ponieważ Majka maluje urbanistyczne, jest jej malarstwo. To trzeba powiedzieć, że jest specjalistką, też nasza. No właśnie, jeśli chodzi też prażanka. O modernizm. W niesamowity sposób maluje modernistyczne budynki i te z lat 20. i 30., właściwie nawet funkcjonalistyczne niż modernistyczne bardziej, oraz te, które powstawały w okresie PRL-u, tak zwana architektura źle urodzona. To znaczy budynki zaprojektowane pięknie, tylko potem niepięknie wyglądające z prostego powodu. Wykonane z byle czego, źle utrzymane, często na obrazach wyglądają, przyciągają niemożliwie. Fenomenalnie. Pomimo, że są w trzech barwach, bo tak. To będzie w trzech barwach. Ja się zaśmiałam, czy szary, czarny i biały. Tak. Byłem na różnych jej wystawach, także to jest naprawdę niesamowita. Ma pracownię tutaj przecież na Pradze. Zresztą robimy takie wizyty w pracowniach artystów. Mhm. Tak. No tutaj z Praską Ferajną mamy podobny, chyba mają państwo podobny pomysł, bo Praska Ferajna zimą też robi wycieczki z wizytami w pracowniach artystów. No, pani Kiesner jeszcze nie byliśmy, ale wszystko przed nami. Tak. Chociaż już od kilku sezonów prowadzimy takie spacery. Dobrze. Co poza muralem pani Kiesner? No jeszcze poza muralem będzie spektakl teatralny dla dzieci, ale wcześniej będzie otwarcie obrazu. Obraz to jest właśnie na bazie obrazu Majki, który namalowała. Myśmy zrobili zdjęcie tego obrazu. Na tej bazie zrobiliśmy kalendarz na ten rok, ale też, to jest ciekawe, zrobiliśmy taki, jeszcze tego nie widziałam, bo jeszcze nie jest zrobione, duży obraz na kawał ściany i z tego obrazu będą wychodziły zdjęcia nasze z historii naszej, 50 lat. Będzie otwarcie, a dwa, żeśmy taki projekt też zrealizowali, takiej animacji poklatkowej, dla międzypokoleniowej, od dzieci do dorosłych, 12 osób, przygotowywało. 4 minuty ma to trwać. Ten film chyba. Tak jest. I właśnie będzie otwarcie, będzie premiera tego filmu. No, autorzy się pokażą
kto brał w tym udział, bo to były sobotnie warsztaty. Kilka sobót poświęcili, no wciągnęli się niesamowicie w tę zabawę. Mówiąc szczerze, nie widziałam, jak to będzie wyglądało. Też taką, wie pan, taką animację, taką miały ich animować krasnoludki. Pan, widzę, wiele wie na temat wielu osób. Nie wiem, czy pan pamięta pana Andrzeja Kościukiewicza. O, niestety. Andrzej Kościukiewicz na Zaciszu, bo mówię, cały czas tego Zacisza się trzymamy. Andrzej Kościukiewicz na Zaciszu, myśmy go nazywali krasnoludek. I Andrzej Kościukiewicz rzeźbił krasnale. Tak w ogóle, jak ja już go poznałam, już był starszym panem, który zawodowo kiedyś był felczerem i on po prostu twierdził, że świat krasnali, zresztą pisał też wiersze, świat krasnali jest światem lepszym od świata ludzi i budował też mosty między krasnalami a ludźmi. I te krasnale do nas wróciły i mamy te krasnale. Pan Andrzej Kościukiewicz już nie żyje. No to już ponad 10 lat. Myśmy robili jemu przynajmniej ze dwie wystawy i wcześniej były wystawy. I to są piękne krasnale, które u nas wyglądają z każdego kąta w tej chwili, bo to są i krasnale takie 50 i 80 centymetrów, oczywiście drewniane. Czyli krasnalowe i wielkoludy. Krasnalowe, tak, ale one pokazują świat książki, świat przeróżne, jakby przez pryzmat, muszę powiedzieć, że dzieci, wrażenie jest na nich niesamowite. To mogą dotykać, one nie są w ukryciu, są po prostu na korytarzach. I ten film również to miało animować, tak? Do jakiejś historii opowiedzianej przez pryzmat historii krasnali też. Andrzej Kościukiewicz. Super. W takim razie po opowieściach o krasnalach pora na podróż w okolice już do Rzeczpospolitej nienależące, tylko w tej chwili już na Ukrainie, na Huculszczyznę. I znowu zespół Werchowyna, 12 melodii z Huculszczyzny. Piękny przegląd różnych hitów i szlagierów, które czasami doskonale znamy, tylko nie bardzo sobie zdajemy sprawę, że te nasze ogniskowe piosenki są piosenkami ukraińskimi. 12 melodii z Huculszczyzny Werchowyna. Дівчино, чи я ти, ходи зі мною, оля ти. Я питайся, чи я, і ти гаште, і то я. Love him, love him.
To był zespół Werchowyna z melodiami z Huculszczyzny, a my wracamy do spraw Zacisza, a konkretnie Domu Kultury Zacisza, obchodzącego swoje 50-lecie. Pani dyrektor Bożena Dyrek opowiedziała, co w ramach obchodów będzie, a obchody trwają długo, długo, hu, 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 bo zaczęły się już jakiś czas temu, a mają trwać do końca roku. Ale na co w ogóle Dom Kultury zaprasza, oprócz, poza takimi jubileuszowymi właśnie imprezami obchodowymi? To tak trudne pytanie, w sensie na co zapraszam. Może jednak powiem o tych, to nie te jubileuszowe. Tak jak powiedziałam, nasi zapraszamy przede wszystkim na spotkania z naszymi wybitnymi mieszkańcami, artystami, tak? Już żeśmy mówili przed chwilą o Majce Kiesnery i wszystkich działaniach muralowych w najbliższą niedzielę. Zaczyna się od 14, aż o 16 już takie otwarcie dla dzieciaków puzzlowe. Będzie też roślinkę można będzie posadzić. Więc to jest najbliższą niedzielę, a później jeszcze na spektakl. A w następną sobotę, ale to nie będę o tym mówiła, bo to jest impreza zamknięta, ponieważ zaprosiłam wszystkich instruktorów i pracowników na przestrzeni tych 50 lat, żeśmy grzebali, dogrzebywali się, żeby znaleźć, teraz to jest łatwo znaleźć współcześnie na Facebooku i wszędzie, ale w tamtym przypadku było gorzej, ale mam nadzieję, że się spotkamy na takim jubileuszowym sobotnim spotkaniu. Mówiłam już o domówce, tak? W najbliższą sobotę u nas, również wieczorem, to już dla dorosłych od 19. No, i godzina taka, że i przedszkolaki by przyszły. No też tak, możliwe. I już później, bo w następną niedzielę, 22, będzie Alicja Majewska. Tutaj też ograniczoną mamy liczbę miejsc, bo chcemy tych, z którymi współpracujemy wiele lat, z którymi razem tworzymy projekty. Alicja Majewska jest również mieszkanką Zacisza. A już w listopadzie będzie 5, niedzielę listopada, Janusz Gajos. W samo południe, tak się będzie nazywało, spotkanie z jego fotografią przy kawie. Janusz Gajos jest również mieszkańcem Zacisza i będzie zaprosił nas, tak, zaprosi nas na otwarcie swojej wystawy. Po raz pierwszy u nas będzie wystawiał swoją fotografię, które są jego, fotografowanie jest jego pasją. Będą również zdjęcia z Lasku Brudnowskiego. I jeszcze w listopadzie, no listopadzie nasze święto niepodległości. I 12 listopada po południu o 17 będzie u nas Jerzy Zelnik, również mieszkaniec Zacisza. No właśnie, kiedy mówimy o mieszkańcach Zacisza, to wypada powiedzieć, że Leszek Balcarowicz tam mieszka, że mieszka również profesor Jan Kieniewicz, syn profesora Stefana Kieniewicza. Krystyna Kowta. Tak, także mnóstwo. No, Leszek Balcarowicz bywa u nas, ponieważ jego córka gitary się uczyła. I jednak na tych corocznych koncertach przychodził do nas na prezentację. Także jeszcze powiem, że te wszystkie koncerty, czy z Jerzego Zelnika, patriotyczny, niepodległościowy, będzie, prosiłam artystów i występują razem z nimi nasze zespoły. I tak z Jerzym Zelnikiem będzie występował zespół dziecięcy Abra, by się obrazili, bo oni to już tak 10 lat, to prawie no, 11, więc to już nastolatki. I dorosłych, ponieważ mamy dwa zespoły dorosłych, Żurawie Męski i Zaciszańska Nuta. Właśnie przed chwilą rozmawialiśmy poza mikrofonem, że prowadzi pan Jan Czerwiński zespoły te dla dorosłych. Jest repatriantem z Kazachstanu. Jego rodziców wywieźli spod Kamieńca Podolskiego. I stąd u nas też pojawiają się melodie. On wychował się praktycznie w Warszawie, zamieszkał ponad 10 lat temu. Jest już emerytem, muzykiem, więc w nim te rytmy ukraińskie bardzo jeszcze brzmią. I stąd również śpiewają ludowe piosenki zespół, również ukraińskie, słychać na Zaciszu.
Także to jest co tak... uwzględniając, jest to pewne genius loci, bo kawałek od Domu Kultury Zacisze przy ulicy Kościeliskiej mieści się siedziba Związku Ukraińców w Polsce. Kiedyś u nas Małanki, trochę z inicjatywy Tadzia, ale nie tylko, Konadora, odbywały się. To wyjaśnijmy, co to jest Małanka. Otóż Małanka jest to odpowiednik Sylwestra. Sylwester, wiadomo, na cześć świętego Sylwestra papieża, więc prawosławni świętego Sylwestra nie uznają, ale tego samego dnia, 31 grudnia, jest świętej Melanii, czyli Małani. Tyle tylko, że 31 grudnia w kalendarzu juliańskim wypada 14 dni później. Ale dla mnie Małanki są dużo ważniejszymi imprezami niż Sylwestry, chociaż osobiście nie mam żadnych więzów rodzinnych, żadnych związków ze Wschodem, ale po prostu uwielbiam to i chodziłem na różne Małanki, czy w innych miastach, czy chociażby w warszawskim CDK-u Centralnym Domu Kultury kiedyś się odbywały fenomenalne. Taki klub przy Burakowskiej kiedyś był. Muszę powiedzieć panu, że ja jednak mam związki, ponieważ kresowe. I cały czas, co roku prawie realizuję takie wyjazdy na Kresy. I też byliśmy w Kamieńcu Podolskim, zawiozłam grupę, byliśmy chyba 3 razy. I dorośli, ale była też i młodzież artystyczne, to są też wyjazdy. Także Kamieniec Podolski, oczywiście nie może nie być Lwowa, czy Stanisławów, czy Truskawiec, tak. Łącznie z koncertem zresztą w Truskawcu nasi w kościele występowali w Truskawcu. No, trzeba powiedzieć, że związki Pragi z Kamieńcem Podolskim są ogromne z prostego powodu. Praga jako miasto została założona przez biskupów z Kamieńca Podolskiego. Właśnie. No, dzielnica też Targówek później ma też jest takim, była, kiedy była samodzielną gminą, miała partnerstwo z Kamieńcem Podolskim. Tam jest przecież Szkoła Polska. Byliśmy również w tejże szkole. Tak, także mnóstwo ciekawych rzeczy. Dobrze, ale musimy już zmierzać powolutku do końca naszych opowieści. Co pani chciałaby jeszcze w tej audycji umieścić? O czym chciałaby pani jeszcze powiedzieć? O czym powiedzieć? Ja myślę, że do nas warto zajrzeć. Zajrzeć można na naszą stronę, która ma też nowy design. Kto pierwszy raz, to się nie będzie błądził. Podobno jest czytelna, mam nadzieję, że jest czytelna i można coś dla siebie znaleźć. Przede wszystkim zapisać się jak ktoś na newsletter i wtedy dostaje się wiadomości. Ale można zajrzeć do nas. My wydajemy sporo rzeczy jednak na papierze, namacalnie. Praga jest bardzo prężna, więc ciężko mi by było, ale do nas łatwo dojechać, więc bardzo zachęcam, ponieważ mamy dosyć prężny Uniwersytet Trzeciego Wieku. Do południa warsztaty malarskie dla dorosłych. Bo o dzieciach to tych form jest bardzo dużo, i tanecznych, i plastycznych. Ale zachęcam do tej aktywności, jeżeli już mi się troszkę tutaj znudziło na Pradze, to zachęcam parę przystanków, wysiadamy przy samym Zaciszu i praktycznie można wypić wyśmienitą kawę i spotkać ludzi, z którymi można i malować, i śpiewać, i tańczyć. Ale też jest sporty walki, mówię o dorosłych. No oczywiście. Dom Kultury Zacisze, dojazd bardzo prosty, bo wsiada się w 190. Czy się tam jedzie z Woli, czy się jedzie ze Śródmieścia, ze Starego Miasta, czy jedzie się z Pragi, to 190 dowozi i z powrotem już nawet przez kładkę nie trzeba przechodzić, tylko prosto stamtąd wraca się bardzo dobrym transportem, a jeździ to 190 bardzo szybko. Więc do Domu Kultury Zacisze zapraszamy, zachęcamy, dom z bardzo ciekawą ofertą, ale tutaj muszę w tym samym miejscu od 50 lat. Tak. Tu jednak muszę powiedzieć jedną rzecz. Dom Kultury Zacisze ma świetną grupę uczącą tańca z lat 50. Boogie Woogie. I mało tego... 20 lat obchodzili. Tak. Dom Kultury Zacisze kilkakrotnie był gospodarzem ogólnopolskiego turnieju Boogie Woogie. No praktycznie co roku. Tak. Może nie ogólnopolskiego turnieju, tylko, bo to nie zawsze się jest dopuszczanym do ogólnopolskiego mistrzostw, bo turniej o puchar praktycznie robiliśmy co
roku. Teraz jeszcze breakdance się u nas pojawił i też niesamowity turniej robimy, ale Boogie to już 20 lat świętowali w, chyba w lutym tego roku. No i tutaj, kto by chciał zobaczyć, jak to fenomenalnie wygląda, to niech wpisze sobie turniej Boogie Woogie. To się odbywa w Teatrze Rampa, bo Dom Kultury Zacisze ma trochę zbyt małe... No nie co roku w Teatrze Rampa. Nie co roku, ale w niektórych latach. Zaprzyjaźnionym teatrze, tak, ale aż tak przyjaźni nie są, żebyśmy co roku. Teraz wchodzimy w taki projekt muzykalowy dla młodzieży i dzieci. I zdobyliśmy na to pieniądze i będzie właśnie w Teatrze Rampa. Cieszymy się, że zdecydowali się z nami współpracować. W takim razie bardzo dziękuję pani dyrektor Bożonnie Dydek za odwiedzenie studia Radia Praga. I ja dziękuję za zaproszenie. Jakże moglibyśmy nie zaprosić? Praska Ferajna oczywiście bardzo popiera dzielnice prawobrzeżne, a mnie osobiście Zacisze jest bardzo bliskie. I dziękujemy za to spotkanie, odrobina muzyki, a potem parafialne ogłoszenia Praskiej Ferajny. Przed nami Madness i Our House.
was our castle and our... Something tells you that you've got to get away from it. Tak, to był zespół Madness i utwór Our House. Oczywiście Our House in the Middle of the Street. A Praska Ferajna kończy swoją audycję oczywiście zapowiedziami wycieczek w najbliższy weekend. 7 października, sobota, godzina 15. Uwaga, wcale nie Warszawa i wcale nie Prawy Brzeg, tylko Żyrardów. Spacer po Żyrardowie poprowadzi Mariusz Prządak. Spotkanie Dworzec Kolejowy w Żyrardowie właśnie, peron pierwszy, godzina 15. Praska Ferajna wybiera się na Mazowsze. Natomiast 8 października, czyli w niedzielę, spacer po Zaciszu. Zacisze niedoceniane. Taki jest tytuł spaceru, który zacznie się przy ulicy Kościeliskiej 1, Róg Radzymińskiej. I będzie to spacer bardzo długi. Nie jest to ostatnia nasza wycieczka po Zaciszu, ponieważ 15 października w południe spod Domu Kultury Zacisze ruszy wycieczka prowadzona również przez Mariusza Prządaka, Zacisza przez Elsnerów na Targówek, więc warto pamiętać i o tym. Więc kto jest chętny?